Tak, kurde, skromnie, cmuchliwie posiedzę. Okej, dzień dobry. A, co? Dzień dobry. Witajcie na YouTubach. Piotrek, Przemek, Gałgan nie dojechał? Gałgan jedzie. Gałgan jedzie. Nie wiem, czy dojedzie, będziemy się zbierać pewnie, zanim on dojedzie. Dobrze, bo on robi przystanki, żeby odpowiedzieć na jakiś komentarz na Facebooku. Ale tak, bo on musi prawilne komentarze rzucać na Facebooku. Poza tym on skręca tylko w prawo, więc wiesz co, jak trzeba skręcić w lewo, to on musi 3 razy skręcić. No tak. Dobrze, dobra, pośmialiśmy się z Pawła. Słuchajcie, dawno nie było luźnych gatek, a ponieważ dużo się dzieje u nas ostatnio, znaczy mało się dzieje na YouTubach, ale ogólnie będzie się działo, bo Piotrek zadziałał marketingowo, więc zapraszamy Was na luźne gatki. Powiemy Wam co i jak u nas, co się będzie działo, co do nas przyjechało i tak sobie w ogóle pogadamy, bo tam parę pytań na Facebooku, jakiś fuch na tym, na YouTubach były do nas i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszamy Was na luźne gatki. Dobrze, zapraszamy Was na nasze social media. Ja nigdy nie pamiętam, z której to strony tam się pokazuje, bo oczywiście stoimy... Tak jak ten, Krzysztof Piątek teraz jest taki, że robisz te pistolety. Dobrze, zapraszamy Was na nasze social media gdzieś tu. I oczywiście subskrybujcie kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie ominęły Was nasze kolejne produkcje. Dobrze, słuchajcie, wiemy, że ostatnio mało filmów się pojawia. Niestety nie ma czasu. 2 materiały leżą do poskładania, 3 materiały trzy leżą, bo ty masz jeden, ja mam Gęziaka do poskładania i Bory Tucholskie. Bory Tucholskie, no. I ten czwarty. Ten jest czwarty, a będzie piąty jeszcze dzisiaj. Będzie piąty. No, nie wiem, kiedy się z tym obrał, jakiś dramat. Ale będziemy się starali, słuchajcie, żeby się pojawiały w jakimś tam najbliższym czasie. A ponieważ Piotrek natrzaskał milion maili do miliona firm, to mamy co opowiadać, tak? Po pierwsze, od czego zaczynamy? Kurde, tyle tego, że już nie pamiętam generalnie. Helikona sporo. O, no dobra, zacznijmy od Helikona. Level 7, kurtka. No, pogody nie ma na tego level 7, no. Ale chodzę w nim, bo jest fajną kurtką. No, całkiem spoko. Także jest w testach level 7, dostaliśmy od Helikona, czy Piotrek dostał od Helikona. Ja mam torbę... Wombat? Wombata, o, no, ja mam Wombata, którą też już noszę chyba ze 3 tygodnie. Więc też będziemy mogli lada moment recenzować. Tego Wombata używam na co dzień. Nowościową koszulę od Helikona, która była na targach. Tak, Piotrek był na targach, widzieliście fajna na targach koszula, nową koszulę Helikonu. Spoko, nie? No, fajnie. Podoba mi się. Coraz bardziej mi przekonuje. Jeszcze Helikon ostatnio wrzuca na YouTube reklamy. Nie widziałeś? Widziałem, no, fajna reklama. No i ten. Internet płynie, kurde, przez pół Ameryki po to, żeby przywieźć lód do Iskacza. No, ale spoko. I co jeszcze? A, i Boba masz? Boba, no. No, mamy plecak Bob do testów.
I to od Helikona wszystko? Tak. Wszystko. No, wszystko od Helikona, co mam od Helikona do testów. Oprócz tego, o, Piotrek ma na nogach, to wam zrobię przebitki. Spoko. Weź mnie też kit. Dobrze, że ci Piotrek ma na nogach, to jest Techstar, tak? Tak, buty Crossland chyba? Crossland. Crossland, no. Przyzwali dwie pary, ja muszę swoją niestety odesłać i poprosić o rozmiar większy, bo niestety 44, które noszę w lowy moje, o. Mister Lowalowa. Mister Lowalowa, to niestety ten sam rozmiar w Texarze jest za mały na mnie i muszę odesłać, żeby mi przysłali, ale Piotrek mówi, że są na chwilę obecną są dosyć wygodne. No wygodne. Co zobaczymy jak z trwałością, bo chodzi się no, w nich... Bo różne komentarze były, więc słuchajcie, będziemy się starali, no, będziemy się starali rzetelnie je zrecenzować, tak, bo chyba cena jest taka dosyć atrakcyjna, nie? Chyba 2,5 stówy kosztuje. No, to jak gdyby przy lowach, które kosztują pewnie 7 pak, no. To jest cena dosyć atrakcyjna, jeżeli by wytrzymały sezon. Tak? No to naprawdę spoko. Jalowy swoje zefiry to załatwiłem w sezon. No bo tak trzeba liczyć, jak wiesz, nosisz buty codziennie praktycznie. No ja tylko w tych lowach chodzę, nie? No, więc... no to tak trzeba liczyć, że gdzieś wiesz, no nie wiadomo jakie buty. Ale powiem ci szczerze, że te, czekaj, to jest model, kurde. A bo to jakieś nowe masz? Nie, te już mam, to są wtedy co kupcą mi się... A uprałeś się po prostu. Okej. Jak zniszczyłem zefiry, a zefiry dokonały żywota jak gdyby w dwóch etapach. Po pierwsze przypaliłem podeszwę na zimowym zlocie DCA i Burka w Polska. Ale pogrzałeś sobie nogi. No ale nogi sobie pogrzałem. No ty, no był minus 20 było. Trudno, żeby rozgrzana, stopiona guma nie pogrzała stopy. Okej, okay, dobra. I druga rzecz, niestety pękła mi skóra w dwóch miejscach. W jednym bucie na zgięciu, tu wśród stopiu, w drugim miejscu na zapiętku, więc oddałem je na reklamację i reklamacja została uznana i dostałem nową sztukę, nową parę. No ale no, na czas rozpatrywania reklamacji nie miałem butów, więc kupiłem te. To są Z65 z Gore-Texem i te noszę... No będzie już prawie rok. Ale codziennie nosisz, tak? Tak. No jak wiesz, i do roboty, ja wszędzie w tych butach chodzę. Ja mam dwie pary butów. No dobrze, pasują do garnituru, nie podobam się? Do garniturów sam raz. Eleganckie. No. Ale ten, ale noszę je już pewnie rok i sprawują się niezmiennie zajebiście. Oprócz tego, że powycierały mi się wkładki w środku trochę, ale to dlatego, że bardzo często ich nie wiążę i to może być tym spowodowane, to nic się z tymi butami nie stało, natłukły kilometrów. Kurde, nawet mógłbym zliczyć te kilometry, ile w nich natłukłem. No pewnie Google już się za ciebie zliczył. Albo ten Garmin. No, albo coś. Natomiast oczywiście, słuchajcie, zajebiście się sprawują i czy w jakieś tam dłuższe trasy, czy na co dzień, super. Także też będzie reska tych butów, postaramy się może jakoś kurde nagrać jedną po drugiej butów, żeby było też porównanie no. Jednych i drugich butów. O. Jeszcze gdzieś mam HX-y na pale. To te co ci pięta w nich odpadła? Tak, odpadła w nich pięta. Wiesz, no, na bunkrach. Muszę zrobić kolejne podejście do nich. Dobrze, co jeszcze przyszło? Bachko. Bachko, no. No. A mam chyba piłę jedną. Dawaj. Muszę daleko pójść. Hydracja to podstawa. O, jest tu. Here it is. Wziąłem jedną, bo nie zawierają wszystkiego. Tak, bo myśmy musieli się nadźwigać, kurde, tego naprawdę do lasu bardzo dużo. Przyszła piła. Bachko, proszę bardzo. Dobra piła Bachko Laplander. No. I słuchajcie, dostaliśmy od Bachko. Pozdrawiam panią Renatę. Pani Renata jest bardzo spoko. Aha, spoko. Słuchajcie, dostaliśmy tak, jedną piłę i ta jedna piła zostanie u nas. Tak. Dostaliśmy dwa zestawy piły i noża. Noża, no. Tak. I to będzie rozdawnictwo. Rozdawnictwo, no. Zrobimy recenzję tej piły, zrobimy konkurs. Będzie do wygrania, będą do wygrania dwa zestawy piły z nożem. Noże. Bachko Laplander. Do tego bezrękawnik. I polar. I polar. No.
to będzie, będzie taki odcinek sponsorowany. Dedykowany Bakko. Tak, dedykowany Bakko, sponsorowany przez Bakko, natomiast opinia będzie niesponsorowana, bo nie. Po prostu zobaczymy, co to jest warte. Marka znana, nie? No, bo to kultowe wręcz. No, także myślę, że nie będzie problemu z tym, że to jest jakiś złom, bo to jest dobry produkt. Jak gdyby wiele osób już go testowało, więc my też będziemy mieli tą okazję. Ale wiesz, bo ty masz tak. Piła kontraktowa. Chyba tak. Z tego co czytałem, to podobno używają jej w Polsce jacyś tam specjalsi. Podobno w SAS-ie jej używają. Na ile w tym prawdy, nie wiem, to jest do zweryfikowania, ale kultowa, no. Wiesz, wszędzie się pojawia ta piła. No, no. Tak jak, trochę ostrze, niewycentrowane. Ale co, bo mamy tak, ty masz Silkiego Gomboja. To znaczy, ja mam Silkiego Gomboja aktualnie w dwóch częściach. O, ale bo po raz drugi w Gomboju złamałem brzeszczot. Ja mam tego Gomboja, kurde, Gomboja, 36? Czy 24? 20, a nie jakieś 27? Coś tam, nie, już nie pamiętam. No w każdym razie Gomboja, nie Big Boya, tak? Bo jak gdyby testowaliśmy też Big Boya, znaczy mieliśmy okazję poużywać, bo chłopaki z DC mają na przykład i żeśmy używali Big Boya, tam jest grubszy brzeszczot i ta piła się lepiej sprawuje, a ja w swojej już dwa razy złamałem brzeszczot, nie będąc totalnie pijanym przy okazji, żeby nie było. Raz będąc nawet totalnie trzeźwym. No, bo byliśmy u chłopaka, jak ten, drugi raz złamałem, jak rozdawaliśmy nóż na 2000 słupów, tak. Jak byliśmy u chłopaków. Były warunki survivalowe. Były warunki survivalowe i niestety, jakby to powiedzieć, piła nie wytrzymała napięcia. No, ale mamy też huskwarne piły, mało popularne, porównamy sobie to. Tak, co? Mamy, no oczywiście obydwie lidlówki mamy też, tak? Też lidlówki mamy. Także spoko, spoko porównamy i będzie rozdawnictwo, więc polecamy śledzić, bo pojawiają się tam na YouTubach i na Facebookach różne informacje na temat tego, co dostajemy. Więc to przyszło od Bachko, od Katadyna. Co dostaliśmy od Katadyna? Od Katadyna dostaliśmy takie butelki filtrujące. Właściwie to filtry z, filtry z butelką. Nie mogłem się włączyć. Wiesz, muszę ten. Czekaj, no to, bo to powinno być tak zrobione. O. Tak, to jest, słuchajcie, taka miątka butelka. Be free się to nazywa. Bądź free. Tak, bądź free. Be free. Bądź wolny. Pokażę. O, proszę bardzo. Be free. Katadyn. I do tej butelki jest o. Tu jest tak jak normalnie od tego, od napoi różnego typu w takich koreczkach, a tu jest filtr. Pamiętasz na ile to tam trzeba sprawdzić? Nie zagłębiałem się bardzo w technikalia, bo tylko tak stwierdziłem, że pokażemy. Ale to jak patrzyłem po parametrach, to odpowiada tym filtrom LiveStraw, tym wszystkim popularnym, wiesz. I jest od razu z flaszką 0,6 litra, więc można nabrać wodę, przefiltrować sobie od razu do gęby. Tak jest. No, to jest ten. To jest ciekawe. To. Ciekawe. Słuchajcie, od firmy, która robi osprzęt do Glocka, tak? No, jakieś tam nożyki różne takie. Takie firma Bastion. Amerykańska firma. Amerykańska firma, więc Piotrek miał rozrzut po całym świecie mailowy. Słuchajcie, przyszło coś. Ja już jakiś czas temu się zastanawiałem, czy nagrać materiał na temat rzeczy piśmienniczych w EDC. Bo ja używam, ja nie pamiętam jak się nazywa, bullet coś tam? Bullet pen? Bullet pen. Muszę się oddalić. Wracamy. Ja używam na co dzień o tego oto cuda, jeżeli chodzi o pisanie. Pokaż. No, to jest z tego. Z True Utility chyba? Nie. Jakiś śmieszny mały. No i wiesz co, jak sobie go wiesz, tak się mieści mi do portfela. Wygląda jak takie małe cygaro, nie? No. A jak go przełożysz, to się staje pełnoprawnym długopisem. O, sprytny. Nie? Spoko. I jak gdyby miałem nawet już jakiś czas temu, miałem zrobić materiał na temat takich rzeczy, które... takich drobiazgów, które się nosi. Zresztą pojawiają się co jakiś czas takie krótkie filmiki, które jak gdyby składam gdzieś tam w locie, w ogóle nie zagłębiam się nawet na komputerze, tylko to na iPadzie składam. Natomiast dostaliśmy od... od Bastionu. Długopis. Ja też mam. Aż wam pokażę. Czekaj, to pokaż mi mój. Dawaj. Ostrość. Dobrze. A mój jest cięższy. Ten. No bo ten jest z karbonem. Dobrze. Dostaliśmy dwa długopisy. Oczywiście sposób włączania
znany. Ostrość. Bolt action, tak jak w broni. Tyk. O. Piotrek ma taki sam, tylko że w środku jak gdyby jest karbon i on jest dużo lżejszy. Sposób zamykania tak samo, klips przykręcony na dwa torksy, o. I nie wiem, czy będzie widać. O, zobaczcie, to jest takiego jednego grubego kawałka stali, wycięte na cęce. I jest ciężki jak niestety. No bo oni podobno, według ten producenta, oni to biorą i po prostu, wiesz, z no bo, kawałka... Ja wam pokażę, zobaczcie, to... zobaczcie. On jest jak... Wyostrzysz, o, zobaczcie, nawet nie bardzo widać, gdzie on tu jest przecięty do tego, żeby wkład włożyć, o. A to jest, o, proszę bardzo. O. No, muszczeleczka, proszę bardzo, proszę ja ciebie. Wkłady Parkera. I wkłady, tak, wkłady standardowe. Tam linka damy do Bastiona. No. Wszyscy zobaczyli, co mają. Wysyłają ze Stanów. O, bardzo, bardzo fajna. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Zrobimy taki prosty filmik w ogóle o właśnie takich duperelach typu długopis WDC. No. Bo część ludzi nosi, ja też noszę i wbrew pozorom jest to jedna z rzeczy, która częściej mi się przydaje. To jest długopis, który mam gdzieś pod ręką. No. Autentycznie. Dobra. Do wypisywania czeków. Czego? Czeków. Co ty gimby nie znają? Do podpisywania mandatów. O, częściej. I autografu. Autograf, tak. Fame z YouTube'a nas zjada. Więc musimy podpisywać... A jeszcze jedną mam rzecz, przypomniało mi się. Patrzcie. To będzie przytyk do filmu, który mieliśmy nagrać. Ale że jak to? Patrz. Przypomniałem. Jakiego masz fajnego powerbanka, skąd masz? Od firmy Sandberg. Przez wczoraj mi to przyszło chyba. Ja. To swoje 2000... 20 100 mAh, 2,4 ampera na wyjściu. A my i 1,5 ampera na wyjściu. Mamy taką samą Adatę i mamy też Xiaomi. I mieliśmy zrobić wielki test powerbanku, więc chyba teraz no, już trzeba będzie to zrobić. Ale ty, on jest spoko, bo tak... IP67. IP67 zamykany, tutaj jest uszczelka. Czekaj, znowu muszę wstać. Aha, bo tu jest guzik, ile on jeszcze ma. Podejrzewam, że po dwukrotnym wciśnięciu, czy po przytrzymaniu się po dwukrotnym wciśnięciu. I daje trochę. Ja! No, mocno. Świeci się, dobra. Pokazuję i objaśniam. Latarka. Tutaj mamy wyłącznik i diody, które pokazują, ile jeszcze w powerbanku jest prądu. Czekajcie, 25, 50, 75 i 100. A nie chce się wyłączyć, nie chcą się... Dwa razy. A do dwa razy to się włącza latarka. A te diody to się wyłączą. A, włączą się same, dobra. I teraz tak, tutaj mamy... osłonkę na porty ładowania. Osłonka jest na dwa takie pyk. Znaczy to jest trochę takie, raz to się fajnie zamyka, raz się... Ale o, i tu mamy tak, dwa porty USB i port do ładowania i tutaj macie specyfikację, jakbyście chcieli. Oczywiście będziecie musieli czytać po arabsku, więc, ale jeden port ma 2,4, może tak? A drugi półtorej chyba? A drugi, nie, chyba jednak tak. Drugi półtora ampera. O, bardzo fajne. Bardzo fajne i powiem Ci szczerze, że mam wrażenie, że nie jest tak ciężki jak ten Adaty Power, bo trzeba było zważyć. No. Aczkolwiek jakby tam komuś w tubę przyładował, to by siadł na robocie. Ale jeszcze pracuję nad tym, żeby, bo jest coś fajnego dla Ciebie, ale to może jak się uda, to będziesz miał niespodziankę. Dobra. Dlaczego przytyk do filmu, który mieliśmy kręcić? To już wam tłumaczymy. Żeby nie było, od razu wam powiemy. Słuchajcie, nawiązaliśmy kontakt z GoZero. Firmą. Firma GoZero nam tam zaproponowała jakieś tam warunki współpracy i tak dalej, i tak dalej. O tym nie będziemy opowiadać, bo nie ma o czym tak naprawdę. Natomiast jak weszliśmy sobie na cennik firmy GoZero w Polsce, to się okazuje, że ceny są praktycznie dwukrotnie wyższe jak ceny w przeliczeniu z dolarów, tak? Bezpośrednio w sklepie GoZero amerykańskim. Tak, chyba, tak, bo powerbank, który mnie interesuje, który kosztuje 1800 zł w detalu w Polsce, kosztuje 299 dolarów na stronie GoZero. Pytanie, czy to jest polityka dystrybutora, czy jesteśmy dyskryminowani? No, to słabe trochę jest, bo...
Ja rozumiem cła, nie cła, no ale kurde, dwukrotnie, prawie dwa razy tyle, to jednak chyba nie bardzo, nie? No. No. To tak a propos, żebyście sobie sprawdzali jednak, jeżeli kupujecie szczególnie jakieś drogie rzeczy, żebyście sobie sprawdzali u producenta, bo czasami warto jest nawet zgłosić coś do oclenia i sobie sprowadzić, tak, niż kupować w Polsce, no bo taka jest prawda. No, się nagle okazuje, że w Polsce musicie wypakować dwa razy tyle siana, żeby coś kupić. O. No. A dobry konsument to świadomy konsument. Jo. Dobra. Co jeszcze przyszło? Przyszła lampa oliwna. Tak. Kultowa lampa Feuerhand. Taka lampa naftowa, taki do klasycznego biwakowania. Tak, i to też będziemy sobie tam testować na pewno. Petromax przysłał nam obozową patelnię, na którą będziemy w końcu mogli sobie zrobić jajecznicę. Żeliwną patelnię. No. Ale zajebiście. Nie zabierałem jej dzisiaj. No nie, no bo dzisiaj jak gdyby wypadliśmy tylko nagrać filmik, a w ogóle jesteśmy w zajebistym miejscu. To w ogóle odrywamy się od tego, co przyszło i co u nas. Jesteśmy w zajebistym miejscu, bo no. To się nazywa... Opaleń? Opaleń, o, przepraszam, Opaleń. To jest... jesteśmy na skraju Campinosu. Tak, na skraju Campinosu. Jesteśmy w takim miejscu, które znajdziecie na mapie z opisem Opaleń. Tutaj macie, kurde, ja wam potem zrobię taki przebitek trochę. Jest generalnie tak, raz, dwa, trzy. Zaraz pogramy sobie w siatkówkę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 małych wiatek. Przed każdą wiatką jest miejsce na ogień. Tak, takie z kamyczków wybetonowane, no, zabezpieczone. Spokojnie, można spokojnie tam sobie robić ogień i siedzieć tam ze znajomymi, spokojnie zorganizować sobie jakiś biwak. Za nami jest taka duża wiata w kształcie litery U. To też mam później, znaczy ja wam postaram się to wkleić w międzyczasie, natomiast zrobię po prostu przebitki z tego. Studnia. Studnia, duże palenisko za nami, tak, z ławkami w okręgu. Śmietnik, kontener duży. Jest duży kontener na śmieci, jest tojka, tak. Jest fajnie. No, jest naprawdę spoko i szacun za takie miejsca, bo spokojnie można tutaj przyjechać sobie z rodziną czy ze znajomymi i spokojnie pobiwakować. Oczywiście jesteśmy na terenie Campinosu, więc sprawa jest jasna, jest to rezerwat, tak? Tak. I tutaj nie można spędzać nocy. Jest generalny... Park chyba narodowy. Park narodowy i jest generalny zakaz przebywania tutaj w nocy. Turystyki w ruchu, ruchu turystycznego w nocy. O. Tam tak to się nazywa. I jeszcze jedna rzecz, jak gdyby, żeby tutaj zorganizować sobie biwak, tak? Znaczy za możliwość rozpalenia grilla bądź ogniska trzeba wnieść jakąś opłatę, ale tak. Nie wiemy jeszcze. Nie wiemy, bo jak gdyby na tablicy informacyjnej nie jest to napisane, natomiast jest napisane, że trzeba wnieść opłatę i uważam, że to też spoko, podejrzewam, że te opłaty nie są jakieś tam dramatyczne. No, nie? A poza tym, wiesz, pewnie na 6 osób, jak to rozłożysz, to zakładam, że to są jakieś złotóweczki małe. Także naprawdę, naprawdę spoko, spoko miejsce. Dobra, wracamy do tego, co tam jeszcze u nas. W ogóle mam na nogach, słuchajcie, te skarpetki z akumulatorami. To jest bardzo ciekawe. Pod butem właśnie znalazłem smycz. Kogoś wyjebało ze smyczy. Na nogach mam skarpetki podgrzewane elektrycznie, ale powiem wam szczerze, że nawet dzisiaj nie wkładałem akumulatorów do nich. Miałem je testować dzisiaj, bo dostałem je od żony. Ale no jest taka pogoda, że no nie wiem, no ciepło jest, no. Także nie ma co przesadzać. Patruję gałgana, ale nie widzę go. Nie ma tu jeszcze. O, dobra. To będzie tak, że przyjedzie, jak będziemy wyjeżdżać. O, no pewnie tak. Dobrze. To wszystko z nowości, co przyszło? Nie, jeszcze przyszły ogrzewacze chemiczne firmy Only Hot. A, właśnie. I to też będziemy ten testować. Tak, no. Tylko kurde, żeby jeszcze się w tym roku zdarzyła temperatura, przy której można to przetestować. No. Ale będziemy też, bo dostaliśmy ich tyle, że wam je rozdamy. O, no, bo przyszła taka paczka tego całego. O, mamy towarzystwo też. Można sobie ten maszeruje, tak. Maszerują sobie na bushcrafty. No. No. Tam możemy przejść. Ale śmiało! Pewnie, że tak. O, i tyle. Dobra. To z rzeczy, które przyszły, to wszystko? Chyba tak. Chyba wszystko. A jak coś będzie przychodziło, to na zawsze na Facebooku. Tak, znajdziecie na Facebooku, na Instagramie i w ogóle wszędzie. Zaraz będzie, że się sprzedaliśmy. Bo się sprzedaliśmy. Tak, ale
misją jest taką, żeby testować i mówić wam, czy coś jest fajne, czy nie jest tak fajne. Znaczy generalnie, słuchajcie, bo tak rozmawialiśmy jakiś czas temu, że bardzo wiele firm jeszcze nie rozumie, że w tym momencie reklama przenosi się głównie do social mediów, nie? Czyli na Facebooka, na Instagrama, no na YouTube oczywiście, standardowo, i jak gdyby chyba powinno się trochę zmienić podejście do tej reklamy, dlatego że trzeba by było chyba, nie wiem, wprowadzić taki cichą umowę między YouTuberami, czy w ogóle głośną umowę między YouTuberami. Czy generalnie chodzi o to, że do testów i do reklam firmy powinny wysyłać rzeczy, które z gruntu rzeczy powinny być ok, powinny być dobre, tak? Dlatego że YouTube, czy Facebook, czy Instagram nie powinien kłamać, tak? To znaczy powinien wymuszać na ludziach, którzy chcą coś zaprezentować na YouTubie czy na Facebooku, to, żeby prezentowali tylko rzeczy dobre, tak? Bo po prostu fajne, rzeczy, warte pokazania. Warte pokazania, tak? Bo rzeczy gówniane po prostu powinno się z gruntu rzeczy informować ludzi o tym, że to jest niewarte do kupienia, więc nie powinno się pojawiać w ogóle w takich relacjach w social mediach, tak? Bo nie. Wiemy o tym, że bardzo wielu youtuberów, freelancerów, tak, to bardzo, tak, nie rozumiem tego słowa, ale używane jest... Influencerów. Influencerów. Influencerów, no. To tego słowa też nie rozumiem, ale jak gdyby ten... Influencer to jest wpływacz po prostu. Wpływacz. To tak, a jak się nazywałby wpływacz? Tłumacząc z angielskiego, influencer to jest wpływacz na opinię, tak? Dobrze, no to bardzo wielu wpływaczów... Wpływaczy, wpływaczy, jak gdyby rzeczywiście pokazuje albo mówi rzeczy, które są niezgodne z prawdą. Bardzo, bardzo mi się podobał, jak sobie znajdziecie takiego gościa, co się nazywa Dziki Trener. Dziki Trener, no jest. No, ale to jest gość po prostu wyczesany w kosmos, ale on tam, jest taki filmik, jak on opowiada, jak to się robi ludzi w wała. Na witaminie celowo-skrętnej. No petarda filmik, musicie sobie znaleźć, bo po prostu no moc taka, że koniec świata. Dobrze, natomiast wracamy do tego. To nie jest tak, że jak gdyby youtuberzy się sprzedają, tak, ale no chcąc mieć jak gdyby rzeczy do testów, tak, no te rzeczy pozyskują od firm, tak, te firmy chcą się zaprezentować i teraz sztuka polega na tym, żeby się za te rzeczy po prostu nie sprzedać, jeżeli coś jest do dupy, to jest do dupy i koniec tematu, tak, więc no, o tym znaczy też... Znaczy my zachowamy rzetelność. Postaramy się zachować rzetelność, znaczy jak na chwilę obecną, to chyba jednej firmie żeśmy odpisali, że jeżeli mają mieć wpływ na opinię i na kształt recenzji, to nie chcemy z nimi współpracować. Tak. A to by towar ciekawy, ale... Nie, no to znaczy, powiedzmy jasno, odpisaliśmy tak w firmie Caterpillar po prostu, tak? Bo chcieliśmy, żeby nam dali do testów dwa telefony z kamerami tymi termowizyjnymi, tak? Natomiast oni w warunkach przedstawili to, że mają mieć możliwość wpłynięcia na recenzję, na jej kształt i tak dalej, co my jak gdyby odczytaliśmy jako próbę wpłynięcia również na opinię naszą, którą wydajemy na temat danego produktu, dlatego odmówiliśmy, tak? I chcieliśmy, że nie dziękujemy. O. Nie dziękujemy. Nie dziękujemy. Nie przecinek, dziękujemy. Tak, nie dziękujemy. Dobrze. Ale będzie. Dobrze. Teraz żeś dał do pieca. Dlaczego? To jest filmik demaskujący. Ale... Zrywasz kotarę. Ale nie, no prawda jest taka, że kurde, no trzeba o tym mówić, tak? Bo jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, to się okaże, że będzie bardzo wiele opinii, które... Tak nie są zgodne z prawdą, a będą siały taki defetyzm, nie? Że wiesz, że kurde, sprzedałeś się, że za hajs YouTube'a, że to, że tamto, że wam to, więc jak gdyby chyba wolimy o tym powiedzieć. Ja zaznaczam, że testy będą obiektywne. No tak, tylko wiesz... No ale gdyby... to w kontaktach zaznaczam, to wiesz, jak z kimś piszę, to mówię, że... No tak, no bo jak gdyby... Słuchajcie, no... Ja wiem, że większość ludzi powie, że nie, że i tak się sprzedaliście, że to, że tamto, ale no prawda jest taka, że nie, no. I chcielibyśmy, żeby była jakaś tam też świadomość rynkowa tego, w jaki sposób, chociaż w teorii powinien działać marketing YouTube'owy, tak? No. Czyli my to coś testujemy, tak? My coś sprawdzamy, jest bardzo dużo produktów, które nam się podoba i kupujemy to za własny hajs, tak? No, i też fajnie. Je wam pokazujemy i nikt wam za to nie płaci. No. Natomiast też jak gdyby zgłaszają się coraz częściej firmy, które chcą coś zaprezentować i my nie mamy z tym problemu, przy czym no, zaznaczamy, że no, to jest nasza opinia i ta opinia jak gdyby jest nie do zmiany, tak? Jeżeli
będzie to badziewie. To będzie to badziewie, przy czym na przykład ostatnio żeśmy odmówili Gearbestowi. Tak. Bo Gearbest chciał, żebyśmy znowu wzięli od nich jakieś różne rzeczy na testy, ale no na pierwszy rzut oka było to tak totalne gówno. No stwierdziliśmy, że jeżeli mam wam pokazać coś, co jest shitem, to już nie będziemy tego brali, nie będziemy tego pokazywali. No, dlatego, że po prostu nie. No, słuchajcie, to też... poza tym... Nie bardzo też do końca na przykład mnie kręci zjebanie czegoś w internecie. Że ja powiem, że a, bo to jest słaby produkt, bo to, bo tamto. Powiem ci szczerze, że generalnie... Nie kręci cię łamanie chińskich noży? No okej, okay, że sam... Ale wiesz o co mi chodzi. No wiem, po prostu nie chce mi się, opisywać rzeczy, które są niewarte pokazania. No. Tak? Lepiej pokazać jest coś fajnego, co się sprawdza i czego się używa. O, dobrze. Wiadomo. Dobrze, to tak na temat tego, co u nas na chwilę obecną. Na temat tego, jak się sprzedaliśmy. Jak się sprzedaliśmy, dobrze. W sensie jeszcze było parę pytań do nas. Ja pamiętam na pewno pytanie dotyczące tego, w jaki plecak pakuje się na zimę, na zimową nockę. To ja się pakuję cały czas w swojego Zipper Foxa 40. Przy czym no, trzeba mieć świadomość, że to jest taka wyprawa powiedzmy 2-3-dniowa, tak? Nie zapakuje się. I teraz tak, jak szliśmy w Bory, faktycznie nie było zimno, bo było w okolicach tam, nie wiem, od minus paru stopni do plus paru stopni, taki przedział powiedzmy, nie wiem, 10 stopni, tak? I tak naprawdę to spakowałem się w pół plecaka, czyli w 20 litrów. I śpiwór i karimatę miałem przytroczone na zewnątrz, znaczy śpiwór i matę do spania miałem przytroczone na zewnątrz, tylko dlatego, że w plecaku drugie 20 litrów zajęła torba z osprzętem do aparatu, no, do kręcenia, więc jak gdyby rzeczywiście nie jest tego aż tak bardzo. Aha, no mam dwie kieszenie te po bokach, tak, gdzie tam mam jakiś kubek, kartusz z gazem, kuchenkę i tak dalej, i butelkę z wodą. Także spokojnie się pakuje w taki plecak. 40 litrów mi wystarcza. Podejrzewam, że gdybym się wybierał gdzieś tam w góry, gdzie potrzebowałbym jeszcze zapas jakichś tam ciepłych ciuchów, no to 40 byłaby za mała. No, teraz sam myślę na temat zmiany plecaka, bo Zipper Fox, ta 40 nie do końca mi się sprawdza. To znaczy w bardzo złym miejscu, w moim przypadku wypada pas biodrowy, więc będę ją zmieniał, bo wypada mi na kałdunie taktycznym, a to już nie jest to, czego oczekuję od plecaka. Natomiast pakuje się w taki plecak. Wy teraz szliście na nockę. Co się pakowałeś? Ponieważ oddałem swojej siostrze na wyjazd do Japonii Rendira 75, to spakowałem się w Sparrowa 30 i miałem przytroczony miałem śpiwór na zewnątrz, a resztę miałem w środku. A w Rendira 75 pakuje się tylko dlatego, jak chcę mieć śpiwór spakowany do środka. No. Żeby nie obwieszać się jak taktyczne winogrono. Taktyczne winogrono, no dobrze, dobrze. Ale różne, no. Ile ludzi, tyle wiesz. No tak, ale było takie pytanie, wiesz co, przy okazji jak robiłem ten filmik o nocowaniu w hamaku zimą. Wiadomo, że więcej trochę się zabiera, zwłaszcza śpiwór jest gabarytowo większy. No, tak? Kilogram więcej, żeśmy rozmawiali właśnie ostatnio, że ponad kilo więcej śpiwór zimowy. No. Właśnie. No. Plus jakieś ciuchy, jak wybierasz się na dłużej, wiesz. No. Jak macie pytania, to zadawajcie pod tym filmem. Gdzieś tam. Później w kolejnych. Gdzieś tam coś zdementujemy. Dementi. Dobrze, słuchajcie. Dziękujemy wam. A plany jakieś mamy? Zapraszamy na jakieś wydarzenia, coś, gdzie będziemy, co będziemy robili. To znaczy... Dlaczego nie, dlaczego tak? Tylko teraz tak. Co masz z oficjalnych wydarzeń, gdzie będziemy? Na IWA się wybieramy. Na IWA się wybieramy, tak. To na pewno. Wybieramy się na IWA, na targi. To poznańskie nożowe wydarzenie się wybierasz? Tak. Pamiętasz, kiedy ono jest? W kwietniu? Nie pamiętam. Chyba w kwietniu. Postaramy się wam zamieścić linka pod filmem. Co? Jeżeli chodzi o... w Poznaniu będzie wystawa też noży. Proszę, youtubery siedzą. Siedzą youtubery. O! Przyles! Gałgan Przyles. Co jeszcze? Czekaj, bo z takich oficjalnych na razie wydarzeń... Zimowy jest... zlot. No tak. Panie, weź pan z kadru. Ten zimowy zlot, tak, ale zimowy zlot będzie pod koniec marca, tak?
Tak. Jeszcze nie jest ogłoszony, więc to jeszcze wszystko jak gdyby jest. Morden podobno robi zlot. Morden robi zlot i też zobaczymy, pewnie się też będziemy chcieli pojawić w tamtym miejscu. No i tak naprawdę nie ma jakichś tam oficjalnych wydarzeń jeszcze. Jest konwent Preppers Poland, na który nie wiemy jeszcze, czy będziemy jechali. Wahamy się. Tak, wahamy się. No i tyle na razie z takich oficjalnych wydarzeń, bo tutaj nie ma na razie jeszcze nic takiego ogłoszonego, żeby było wiadomo, że jedziemy. Jedziemy, nie jedziemy, to tamto. Kupiłem nóż od Domina kolejny. Wiem, widziałem. A nie masz go jeszcze? Nie. W piątek go wysłał rano. Będę miał go w poniedziałek. Pewnie. No to chyba tyle. To dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy Was na kolejne nasze super produkcje. Tak jest. Jeszcze my tu parę przebitek nakręcimy, różnych innych cudów, wianków i tyle. No, na razie.